Kessel, gmina szlifierzy diamentów w antwerpskim Kempen w końcu lat 80. była prawie że centrum światowego sportu gołębiarskiego. Jeden z mieszkających tutaj ludzi stał się już za swego życia legendą. Jest nim szlifierz i handlarz diamentów, a także wielki mistrz sportu gołębiarskiego pan Karel Schellens. Karel Schellens właściwie dosyć późno poczuł powołanie do sportu gołębiarskiego. Dopiero w wieku 37 lat, gdy już zawiesił swoje buty piłkarskie na gwoździu, stwierdził, że ma szczególne upodobanie do gołębi pocztowych i do sportu gołębiarskiego. Trzeba tutaj jednak powiedzieć, że do tego czasu zarówno gołębie, jak i sport gołębiarski nie były dla niego tak całkiem obce. Uczył się on rzemiosła gołębiarskiego, a także poznawał tajemnice sportu gołębiarskiego u swego ojca, który w latach 50. z dużym powodzeniem grał z gołębiami pocztowymi pochodzącymi od dwóch słynnych hodowców, a mianowicie od Van de Kelemansa i od Josa van Boscha, którzy obydwaj mieszkali w Berla. Gołębia kolonia Karla Schellensa otrzymała potężny impuls rozwojowy wówczas, gdy zakupił on gołębia Engels od Fevre Engelsa. Gołąb Engels, w którego żyłach płynie niemało krwi rasy Jansen, w okresie swej świetności zdobył 15-krotnie pierwsze miejsca w dużych lotach konkursowych. Ten wspaniały gołąb dał też wspaniałe potomstwo z takimi gołębiami jak Hansen Quitambin od Franza Lissage, bardzo dobra gołębica Huven od Jeffa Quiben, niezrównana gołębica Josey od nieżyjącego już Stana Reimekera i bardzo znana Chateauroux od Jana Frauenlassa. Jego linia rodowa biegnie już potem jak czerwona nitka przez całą gołębią kolonię Karla Schellensa. Jednym z dalszych ważnych ptaków rodowych Schellensa był Fenomender od Van Storchusa z Dolsa. Był on ojcem Grążonton, który okazał się być nadzwyczajnym gołębiem hodowlanym w latach 80. i był dziadkiem gołębia National One, który w roku 87. zwyciężył w locie z Bursz w kategorii narodowej. Dalszym filarem sukcesów Karla Schellensa był gołąb Hopfen One, syn znanego na całym świecie gołębia De Schipfen od Schlachtansa z Merksplas. Również Blue Docus, syn niemniej znanego Denkersa z gołębnika Somali, syn był strzałem w dziesiątkę. Była także gołębica Bywalker, prawdziwy kawałek złota i matka zwycięzcy narodowego z Bursz w roku 87. Ona również pochodziła z linii rodowej De Schipfen. Jest tajemnicą publiczną, że zbudowanie gołębiej kolonii Schellensa kosztowało majątek. Jeżeli szło o kupno czołowych gołębi, to ten bogaty handlarz diamentami nie liczył się z groszem. Dzięki dużej osobistej wiedzy fachowej i wyborowym gołębiom, Karel Schellens zdobył sobie poczesne miejsce w narodowej czołówce. Ale również i tutaj w Niemczech wielu czołowych hodowców osiągnęło swe sukcesy dzięki gołębiom Schellensa. Dzisiaj zapytaliśmy tego wielkiego mistrza sportu gołębiarskiego, jak potoczyły się potem dalej losy jego życiowego dzieła. Das letzte Interview. Czy aukcja pańskich gołębi, która się odbyła w 91 roku, była także początkiem końca gołębnika Karla Schellensa? No tak, w 91 roku już więcej nie grałem. Nie, jednak się mylę. W roku 91 grałem jeszcze w Związku Hodowców w Antwerpii. Tak, tamten sezon grałem jeszcze do końca i byłem wtedy jeszcze mistrzem ze starymi gołębiami pierwszo- i drugookreślonymi. A więc z tą resztą 10 gołębi grał pan jeszcze dalej. Z tymi 10 praktycznie nie grałem, nie miałem do tego po prostu wystarczającej ilości gołębi i dlatego z nimi tylko hodowałem młode. Z tymi młodymi, które właśnie z nich wyhodowałem, grałem potem jeszcze przez 3 lata. Do kiedy? Do roku 94?
Myślę, że nawet do 95. Tak, teraz sobie przypominam dokładnie. Rzeczywiście grałem z nimi do 95. A dlaczego przestał pan definitywnie grać w 95. roku? No tak, miałem problemy zdrowotne z moimi rękami. Jak tylko wychodziłem na zewnątrz, albo gdy musiałem włożyć ręce do zimnej wody, zaraz miałem problemy. Moje palce u rąk były bez czucia, moje ręce były niedokrwione. Już nawet jak tylko łapałem za klamkę drzwi do gołębnika, to zaraz występowały te problemy. Musiałem potem moje ręce trzymać przez chwilę w ciepłej wodzie, by zacząć odczuwać mrowienie w końcach palców. Teraz jednak znalazłem odpowiednie lekarstwo na to. Jest ono dla jednych dobre, a dla drugich znowu nie za bardzo. Dobre czerwone wino działa przeciw temu bardzo dobrze. Pan teraz codziennie pije szklankę czerwonego wina? Tak, czasami nawet więcej. Dokąd poszły te ostatnie gołębie rasy Schellens? Jeden Niemiec przyjął wszystkie moje gołębie i muszę powiedzieć, że hodowca ten grał z nimi potem bardzo ostro i mocno. U pana siedziały wtedy jeszcze także gołębie bez obrączek, które pan chciał ubić. Czy te gołębie zabrał ten Niemiec także ze sobą? Tak, miałem wówczas jeszcze w gołębniku młode gołębie, które chcieliśmy z żoną zjeść. To jest smakołyk, nieprawdaż? Moja żona przyrządza je bardzo dobrze, wręcz doskonale. Ale ten Niemiec powiedział do mnie, chodź, zobaczymy je i potem zabrał je wszystkie ze sobą. Czy pańska żona też się zawsze zajmowała gołębiami? Zawsze, zawsze. A co żona przy nich robiła? Ona przede wszystkim chwytała przylatujące gołębie i je konstatowała, to znaczy stwierdziła ich przybycie na zegarze. Ale zaopatrzeniem gołębi nie zajmowała się, prawda? Nie, tym się nie zajmowała, to robiłem zawsze sam. Czasem tylko rano ktoś inny czyścił gołębniki, ale wieczorem zaopatrywałem moje gołębie i czyściłem gołębniki zawsze sam osobiście. Gdy przychodziłem do gołębnika, to zawsze ze sobą miałem skrobak. Nie mogłem po prostu znieść, gdy gdzieś leżała jeszcze jakaś grudka kału. Czy pańska żona także grała z gołębiami razem z panem? O tak, ona zawsze brała udział w grze wespół ze mną i to bardzo dobrze. Ja odpowiadałem za jeden gołębnik, a ona za drugi. Zdarzyło się nawet tak, że moje gołębie musiały czekać w kolejce na to, aby zostały skonstatowane. Zdobyliśmy wtedy 3 pierwsze miejsca pierwszej i drugiej serii. Ci hodowcy, którzy wtedy tutaj siedzieli, aby wspólnie oczekiwać na gołębie, także nawet konstatowali. Miałem wtedy te super wloty z zagadkami i było wówczas tak, że nawet po 2 gołębie jeden nad drugim siedziały w tej samej półce, gdyż lądowały jeden po drugim, także jeden musiał na drugiego czekać. Zdejmowałem na zewnątrz ich obrączki gumowe i w ten sposób je konstatowałem. Kiedy przeżył pan największą radość? Czy było to w czasie pańskich wspaniałych zwycięstw narodowych z burz? Tak, to były moje największe zwycięstwa. Jest to poza wszelką wątpliwością największy mój sukces. Chcę jednak powiedzieć, że ja miałem zawsze dużo radości i zadowolenia z moich gołębi. Moje gołębie były zawsze nastawione na mnie. Ja, one i mój gwizdek. Gdy tylko widzowie spostrzegli, że moje gołębie przylatują z pola, to dawali mi odpowiedni znak, a ja gwizdałem na moim gwizdku. Rzeczywiście na końcowym odcinku finiszowym leciały one wtedy jeszcze 50 metrów szybciej niż ich konkurenci. Przybywały błyskawicznie i strzelały prosto do gołębnika. W ogóle nie kręciły się już, jak to zwykle robią, jeszcze jednej rundy nad gołębnikiem. Tylko wlatywały jak strzały do gołębnika. Gołąb 105, pomimo że stałem po środku miejsca wlotowego, świstnął jak strzała koło mojej głowy i wleciał do swej celi gniazdowej. Nie do wiary, po prostu nie do wiary. W tym tygodniu byłem u dwóch znajomych hodowców gołębi. Zapytałem obydwu, ile czasu poświęcają swoim gołębiom rano i wieczorem. Tak, około 3 godzin dziennie, powiedział jeden z nich. U mnie jest mniej więcej tak samo, powiedział ten drugi. A ja pomyślałem, ach tak, i wiedziałem zaraz, co to są za hodowcy. A co pan o tym wtedy pomyślał?
O wiele za mało, o wiele za mało. Wie pan, co ci ludzie robią? Oni wypuszczają gołębie na zewnątrz, szybko skobią gołębniki, wstawiają do nich pokarm i wodę, potem wołają je z powrotem do środka i już są gotowi. Do tego ogranicza się cała ich opieka nad gołębiami. Gdy u mnie godziną karmienia bywa godzina szósta, to o tej godzinie byłem w domu, obojętnie co by się wtedy nie działo. A jak długo przebywał pan potem w gołębniku? Co najmniej dwukrotnie dłużej niż ci dwaj. Na pewno nie krócej niż 6 godzin w ciągu doby. Ale ja tam wtedy nie tylko od tak sobie siedziałem. Ja z moimi gołębiami rozmawiałem. Ja się nimi aktywnie zajmowałem. Tak jak my teraz siedzimy przy stole i rozmawiamy. Gołąb przecież zawsze jest pewnego rodzaju misterium, tajemnicą. Pewnego razu miałem gołębia, a jest to już ponad rok, jak go sprzedałem. One muszą się nauczyć jeść. Gdy muszą w ogóle pierwszy raz samodzielnie jeść, a więc miałem wtedy tę młodą samiczkę, tą 216, niebieską. Ona dostała potem imię Bywake. Ona natychmiast po wyjęciu z gniazda zaczęła jeść z rynienki pokarmowej, a potem zaczęła pić. Ona robiła wszystko tak jak stary gołąb. Musiała to pewnie przedtem widzieć u swych rodziców, inaczej nie byłoby to przecież możliwe. Te gołębie mają duże poidła, tylko wdowcy mają do tego celu miski w swojej celi. A ta młoda samiczka zaczęła potem karmić inne młode zwierzęta. Taka młodziutka gołąbka to przecież wydaje się prawie niemożliwe. Diese Tauben haben eine große Tränke. Nur die Witwe haben Näpfe in ihrer Zelle. Und dann fängt sie an, die anderen Jungtiere zu füttern. So ein junges Täubchen, das ist doch nicht möglich. Próbowałem jej w tym przeszkodzić, ale tę gołąbkę nie można było po prostu zahamować. Ona jadła i piła tak jak stary gołąb. Myślałem wtedy, co z niej wyjdzie. Gdy tę gołąbkę brałem do ręki, to trochę drżała. Później nazwano ją Bywake, bądź Tree Lake. Była to potem dobra mateczka hodowlana. Wylęgło się z niej bardzo dużo dobrych gołębi. Czy sądzi pan, że miłośnik gołębi zawsze dokładnie wie, co się wylęgnie? Czy przewiduje, jak to będzie? Nie, nie. Jeśli by się wypuściło gołębie razem, swobodnie, samopas, to istniałoby prawie takie samo prawdopodobieństwo ich dobrego sparzenia, jak wtedy, gdy się je dobiera parami samemu. Ale jeżeli jakąś szczególną parę posadzimy razem, tak, wtedy jest to możliwe z dużym prawdopodobieństwem. Weźmy takiego Engelsa i tę gołębicę z orzę od Stana Steymakersa. Tak, taka para daje bardzo duże prawdopodobieństwo sukcesu hodowlanego. A więc hodowla jednorodna. Tak, na przykład Van Rozikaju. Był to mój przyjaciel, także hodowca gołębi pocztowych. Dałem mu parę młodych gołębi i siostra i brat sparzyły się między sobą, a oba te gołębie latały nieźle. On je rozdzielił. Później z tym ptakiem grał jako z wdowcem, a z tą gołębicą jako z samiczką wdowca. Sparzył on więc ze sobą siostrę i brata, a potem grał pochodzącymi od tej pary młodymi. Latały one bardzo dobrze. Czy powinien je zabić, dlatego że pochodziły one od pary złożonej z brata i siostry? Co właściwie powinno się w takim przypadku robić? Naturalnie zatrzymać w gołębniku. Nie radzę, aby robić to stale, ale jeżeli się to zdarzy, to nie martwiłbym się tym za bardzo. Czy pan zawsze niezłomnie wierzył w swój gatunek gołębi? Tak, oczywiście. Tak zresztą robi wielu miłośników i hodowców gołębi. A oto jest ten szczególny ptak, National One. Jako młodego gołębia musiałem go 2 razy odbierać z innych gołębników i przywozić do domu. A niektórzy hodowcy są zdania, także w Niemczech mówi tak wielu hodowców, że gołębie, które do nich przylecą, powinny u nich pozostać. A kiedy on się zgubił? 2 razy przyleciał do obcego gołębnika. 1 raz w Berla i 1 raz w Kessel. Hodowca, do którego on przyleciał, zadzwonił do mnie i podał mi numer obrączki. Przemyślałem to i powiedziałem mu, no tak, puść go wolno, to przyleci do domu. Ich überlegte und sagte, ja, lass ihn mal frei.
Potem jednak przemyślałem to jeszcze raz i powiedziałem mu: nie, ja go jednak zabiorę od ciebie i osobiście przywiozę do domu. Postanowiłem tak zrobić, gdyż gdyby ten ptak ponownie powrócił do tego samego gołębnika, to jestem pewny, że go ten hodowca już nie wypuści na swobodę. I potem powiedziałem temu człowiekowi, że jeżeli będę miał z niego dobre młode, to będę o nim pamiętał. Tak, to jest dobre rozwiązanie, odpowiedział. A potem zacząłem z nim ochoczo grać. Już jako młody gołąb dokonał dużo dobrego. Grałem z nim we wszystkich lotach aż do lotu z burz, a on zawsze zdobywał swoje nagrody. W tym czasie właśnie przyrzekłem temu hodowcy parę jaj, ale pod warunkiem, że podłoży je swoim własnym parom. Tak więc on te dwa jaja podłożył pod swoje pary i wyhodował z nich dwa młode. Wyobraźcie sobie, że z tych dwóch młodych wyhodował sobie cały jeden gołębnik, i to dobrych gołębi. Er hat also diese beiden Eier bei seinen Tauben untergelegt und zwei Junge daraus gezogen. Und aus diesen beiden Jungen hat er sich einen ganzen Schlag gezüchtet und einen guten. Und die Geschichte des... A jak wygląda dalsza historia tego National One? Grałem z nim jako młodym na wdowieństwo, na gołębniku 5 i latał on tam bardzo porządnie. Nie zawiódł ani razu. Grałem z nim aż do lotu z burz i przylatywał stosunkowo wcześnie, choć czasem także trochę później. Ale w sumie latał dobrze i był warty tego, aby go utrzymać. Potem posadziłem go w gołębniku numer 6. Zaś do gołębnika numer 5 przyszły młode zwierzęta. Było się to po raz pierwszy. Złapałem mój gwizdek. Okna były otwarte i nagle wszystkie wleciały do środka. I wtedy on, zamiast do gołębnika 6, rzeczywiście wleciał do swojej wcześniejszej celi gniazdowej, a za nim także inne młode ptaki. Jak to zobaczyłem, natychmiast go stamtąd zabrałem. Potem jednak sobie pomyślałem: aha, ja to w ciągu tygodnia wykorzystam. Później nie pozwalałem mu już wlatywać do jego wcześniejszego gołębnika. Aber ich dachte, oha, das werde ich in der Woche ausnutzen. Ich habe ihn dann nicht mehr auf seinen früheren Schlag fliegen lassen. Jednakże przed włożeniem go do kosza podróżnego jeszcze raz zostawiłem go w tej jego wcześniejszej celi, gdzie miał mały bój, a właściwie spór z przebywającymi tam młodymi gołębiami. Pozwolił im pan powalczyć. Tylko przez krótką chwilę, ale podziałało to na niego tak, że w locie z Durdą zdobył bezapelacyjnie pierwsze miejsce. To samo zrobiłem jeszcze raz przy locie z Orlią i raz przy locie z Durdą. A historia z National 2. Czy był to rzeczywiście gołąb, którego otrzymał pan w prezencie? Tak, dostałem go jako prezent od przyjaciela, który miał gołębie także i ode mnie. Ponadto miał młode gołębie od Stana Raymakersa, który je wyhodował z gołębicy mojego gatunku. Właśnie z tego wyhodował on tego gołębia. Jak to już powiedziałem, on otrzymał ode mnie gołębia mojego gatunku i potem przywiózł mi dwa gołębie, dwa ptaki, które, o ile dobrze pamiętam, były z tego samego gniazda. Powiedział wówczas do mnie: Charles, ja tyle gołębi otrzymałem od ciebie, więc teraz ty weź proszę te dwa młode ode mnie. W ubiegłym roku wypadłem w lotach bardzo dobrze z tym samym gatunkiem, latały rzeczywiście bardzo dobrze. Und er sagt: Charles, ich habe nun so viel von dir bekommen. Jetzt nimm bitte diese beiden jungen Tauben von mir an. Im vergangenen Jahr bin ich mit derselben Sorte gut gefahren. Sie sind gut geflogen. Odpowiedziałem mu: Louis, to nie jest konieczne, ale on obstawał przy tym, abym je wziął. Nie miałem wielkiej chęci, by je wziąć, gdyż sam miałem u siebie aż nadto młodych gołębi. Ale cóż było robić, dosadziłem je do całej kupy moich młodych. W
Na lot z Brugę przybyło w tym roku 50 tysięcy młodych gołębi na start. Dla belgijskiego ludu było to nadzwyczajne osiągnięcie. Liście wawrzynu z tego pierwszego lotu narodowego dla młodych gołębi otrzymał Karel Schellens z Kessel. Ten dawniejszy szlifierz diamentów dysponuje całym szeregiem gołębników ogrodowych, z których uzyskiwał on już wielokrotnie nagrody dużego formatu za swe wspaniałe osiągnięcia. Ma on obecnie 78 lat i trochę już stracił ze swej szybkości i żywotności, ale Karel Schellens zrekompensował to tym, że zastąpił wszystkie szputniki super wlotami zapadkowymi. Przy grze z młodymi gołębiami preferuje on granie na wdowieństwo. Dzięki temu gołębie nie tracą prawie nic ze swej sprawności, zaś karmienie młodych gołębi przy grze z gniazda pochłania także dużo sił. Już przy odstawianiu z gniazda młodych gołębi obydwie płcie są rozdzielane, a przy tym także ich cele. W czasie sezonu lotowego młode ptaki otrzymują jeden raz w tygodniu możliwość zobaczenia starej gołębicy, na którą potem odjeżdżają do lotu i tak oto mamy wdowieństwo. Lepszego przygotowania do dobrej kariery lotowej wdowca nie można sobie wyobrazić. Bursz jest ostatnim lotem, który jest w programie lotów tej młodej drużyny. Po tym locie te młode ptaki mogą już budować swoje gniazda. Karel Schellens rozumie dobrze, jak przywiązać do siebie gołębie i umie to robić. Między innymi w tym celu gołębie często otrzymują różne przysmaki, takie jak na przykład orzeszki ziemne, na które są one szczególnie zawzięte. W każdym gołębniku widzimy szereg puszek zawierających różnego rodzaju pokarmy, z których można stworzyć dla gołębi bogate menu pokarmowe. Karmienie ważne jest w tym względzie, aby gołębiom podawać rozsądnie wyważoną mieszankę pokarmową. Na 100 części 60% kukurydzy, 30% ziaren prosa i różnych gatunków grochu. Następnie 10% pszenicy i innego dobrego ziarna, darii, kardii, z każdego po 5% i trochę nasion. W utrzymaniu gołębnika jest także ważnym, by hodowca zwrócił również uwagę na nieproszonych gości, kradnących gołębiom pokarm. Myszy mogą spowodować duże straty i Karel w żadnym wypadku nie zgadza się na ich towarzystwo w gołębniku. Karel Schellens przy zaopatrzeniu swoich gołębi trzyma się na ile to tylko możliwe jak najbliżej natury. Medykamenty względnie lekarstwa stosuje on jedynie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Lepiej jednak się bez nich obejść. Najlepszą do tego pigułką w sezonie są loty z dużą ilością nagród. Jednakże jego gołębie otrzymują regularnie do picia herbatę ziołową, a w okresie pierzenia do tejże herbaty dodaje się jeszcze herbatkę specjalną, wspomagającą pierzenie się gołębi. Gołębnik hodowlany Karla Schellensa nie wygląda tak bardzo nowocześnie, ale ma w sobie dużo gołębi dobrej jakości. Szkolnym przykładem jakości gołębi hodowlanych Schellensa jest 314. Gołąb 314 jest również dobrym przykładem, jak przez doskonałą motywację ze średniej jakości gołębia można zrobić super klaka. Otóż w roku 87 ten gołąb miał bardzo zły sezon. Prawie wcale nie można było po nim poznać, że nie czuje się on za dobrze w gołębniku wdowców. Jednakże od czasu do czasu spoglądał on na ten gołębnik, w którym się tak dobrze czuł jako młode zwierzę. Karel jednak dopomógł trochę losowi. W czasie wsadzania gołębi do kosza podróżnego na lot z Durdą otworzył on szputniki. 314 zastał w swojej dawniejszej celi gniazdowej samiczkę, która tam spokojnie wysiadywała jaja. Szczęśliwym trafem Karel zamknął połowę tej celi gniazdowej, gdyż inaczej 314 połknąłby intruza siedzącego w jego celi razem ze skórą i piórami. I wówczas zdobył on w locie z Durdą wielką nagrodę honorową. Nagrodę honorową prowincjal z Orléans oraz narodową z Bourget otrzymał Karel po powtórzeniu każdego z tych sukcesów.
Karel o pochodzeniu rodowym. No tak, w nim płynie krew takich gołębi jak Stasches, Engels, Zurzin od stana Reymakersa i trochę krwi gołębia Le Sage. Historia tego oto 632 zwycięzcy narodowego z 98 jest także ciekawa. Najlepszym kolegą Karela jest Louis van Dussel. I tak to bywa między przyjaciółmi. Louis chciał mu podarować parę młodych gołębi, aczkolwiek Karel sam miał już dużo młodych i nie bardzo wiedział, co ma z nimi zrobić. Nie chciał jednak odrzucić tego sportowego gestu swego przyjaciela i te młode gołębie przyjął. Los pierwszego z nich został dosyć szybko przypieczętowany. On harczał i poszedł do garka na rosół. Ten drugi właśnie 613 sprawdził się lepiej, jednakże pewnego razu przez 4 dni pozostał poza domem, ale pewnego pięknego poranka znów siedział w szputniku. Wypoczął dosyć szybko i nabrał sił, a potem poleciał wspaniale i zdobył nagrody w lotach z Rouen, Saint-Denis i z Orléans. 2 tygodnie później uznał widocznie, że te jego sukcesy były zanikłe i odesłał z kwitkiem 49 303 młode zwierzęta, zwyciężając bezapelacyjnie. A teraz pan Louis van Wenzel o pochodzeniu swojego czempiona. Ojciec pochodzi od Franz Dusa z Nerlen, zaś matka jest córką Beusona od stana Reymakers. A teraz jeszcze raz ma słowo filozof Karel Schellens, mówi on. Posadźcie 2 pary według swego uznania wybrane razem, a resztę pozostawcie losowi, to znaczy pozostawcie je, aby się one między sobą parzyły. Przynosi to najwięcej widoków na sukces, gdyż nie istnieje żaden taki filozof, który by wiedział, jak zestawić ze sobą pary, aby mieć gwarancję, że wyjdą z nich dobre gołębie. W sporcie gołębiarskim człowiek musi zawsze swoje odczekać i najpierw zobaczyć, a potem dopiero wierzyć. Czy hodowca gołębi pocztowych nie jest czasem takim wielkim poszukiwaczem? Myślę, że hodowcy jeszcze i dzisiaj poszukują sposobów, jakby tu zrobić, aby swoje gołębie uczynić lepszymi, szybszymi. Ja osobiście tego dokładnie nie wiem. Jednak ludzie próbowali to przecież robić od zarania sportu gołębiarskiego. Dawniej, gdy niektórych hodowców zapraszałem do siebie, to w czasie dyskusji zawsze niechętnie opowiadali o swoich tajemnicach. Ale czasem zdarzało się, że któryś z nich coś niecoś na ten temat powiedział. Jednakże jak coś takiego mówił, to mówił szeptem. Dałem moim gołębiom to albo tamto. W większości hodowców można coś po prostu wmówić. Nikt nie jest taki łatwowierny jak hodowca gołębi pocztowych. Jeżeli ktoś dobrze gra i odnosi sukcesy, to może innym wmówić wszystko. Wszystko, co tylko zechce. Czy tym systemem, który pan dawniej stosował, można by także i dzisiaj zwyciężyć w locie z burz? Jak się ma dobre gołębie, to oczywiście tak, ale to właśnie jest warunek podstawowy – klasa gołębi. Jednakże hodowca musi w drodze do zwycięstwa także trochę dopomóc losowi. Tak jak ja to robiłem w przypadku National One, który 3 razy po kolei zdobywał pierwsze miejsce. Potem go już do lotów nie wstawiałem. Zrozumiałem, z pewnością jest, że miał pan licznych kupców na pańskich zwycięzców narodowych. Ach, oczywiście, pewnego razu jeszcze dokładnie nie wiedziałem, że zdobyłem pierwsze miejsce. W ogóle nie wiedziałem, jakie dokładnie miejsce zająłem, a było to w przypadku obydwu moich zwycięzców narodowych, gdy przedstawiciel związku w Antwerpii, sporządzający list zajętych miejsc, powiedział do mnie: Charles, myślę, choć nie jestem pewny w 100%, ale myślę, że zdobyłeś pierwsze miejsce narodowe. To powiedział do mnie człowiek sporządzający listę, ale natychmiast zjawił się kupiec, który się mnie pytał o gołębia, z którym zdobyłem pierwsze miejsce. Pytali o niego także inni chętni do kupna, a ja się ich zapytałem, czy ja zdobyłem pierwsze miejsce? Muszę się zapytać tego pierwszego kupca, czy to prawda. Engels był ptakiem super hodowlanym. Czy oprócz niego udało się panu jeszcze coś dobrego wyhodować z tej linii rodowej? Fluor Engels zaczął w owym roku budować nowy gołębnik. Poprosił jednego z sąsiadów o wykonanie robót ciesielskich, a gdy tenże sąsiad już tę robotę wykonał, Fluor zapytał go, ile ma mu za nią zapłacić. Ten człowiek zaś powiedział: Fluor, daj mi parkę gołębi, ale taką, o której myślisz, że wyjdzie z niej coś dobrego. I Fluor dał mu ojca i matkę mojego Engelsa.
Dowiedzieli się o tym sąsiedzi, też hodowcy. Oglądnęli i ocenili te gołębie, które ten człowiek dostał od fluora i powiedzieli: strzał nie warty prochu. Nie dawali tej parce żadnych szans, a hodowcy żadnych nadziei, że z niej coś wyjdzie dobrego. Człowiek ten poszedł więc z tą parą gołębi z powrotem do fluora Engelsa, a ten mu powiedział: jeżeli są one nic nie warte, to musi je pan zabić. Zresztą zabijemy je natychmiast i otrzyma pan inną parę gołębi. I dał temu człowiekowi inną parę gołębi i zabił rodziców mojego Engelsa. Taka właśnie jest sztuka sportu gołębiarskiego i dlatego też zawsze mówię, że sport ten jest tak samo długi jak szeroki. I fluor nie miał żadnego, nawet jednego gołębia z tej linii rodowej, z linii mojego Engelsa. Dopiero dużo później dałem fluorowi jednego gołębia z tej linii, potomka mojego Engelsa. Fluor opowiedział mi tę historię dużo później, niż się zdarzyła. Zatrzymał ją na długi czas tylko dla siebie. Ja się z nim dosyć często spotykałem i gdy w czasie pewnej zimowej wystawy gołębi siedzieliśmy sobie razem, powiedziałem do niego: Fluor, ty na pewno masz ciągle jeszcze dużo gołębi z linii rodowej Engelsa, tak? Nie mam nawet jednego pióra, odpowiedział mi Fluor i wtedy też opowiedział mi całą tę historię, ale milczał o niej przez wiele lat. I taki to czasem jest sport gołębiarski. Rzeczywiście, tak czasem bywa i pan pewno o tym dobrze wie. Na jakim dystansie gołębie Szelens błyszczą najbardziej? Na wszystkich dystansach. Ja grałem w krótkim dystansie, grałem na średnim dystansie i grałem na małym dystansie długim. Na wszystkich tych dystansach byłem swego czasu mistrzem. A jak Karel Szelens selekcjonował swoje gołębie? Odbywa się to kolejno rok po roku. Najlepsze, potem drugie co do jakości, następnie trzecie co do jakości i gdy już miałem odpowiednią ilość, to ta reszta musiała iść precz, była eliminowana. Nie znaczy to jednak, że z tych gołębi pozostałych nie można było wyhodować dobrych gołębi. Opowiem panu w związku z tym pewną historyjkę. Pewnego razu byłem zmuszony jednego hodowcę po prostu oszukać. Był to pan Robert. Zamówił on u mnie jedną rundę i się uparł, że musi dostać z niej absolutnie wszystkie gołębie. Ale gołębie w tym gołębniku zaczęły ze sobą walczyć i zniszczyły dwa jaja. Także nie mogłem mu dostarczyć wszystkich gołębi z tej rundy. Dwóch gołębi brakowało. Dwóch młodych z drugiej rundy. A ja mu je uroczyście święcie przyrzekłem, że on te gołębie otrzyma. A teraz dwa jaja były zniszczone. Miałem jednak taką parę, której w ciągu sezonu podkładałem jaja. Gołębie te nie były przewidziane do hodowli. Posadziłem tę parę osobno tylko dlatego, że chciałem tę samiczkę użyć jeszcze jako wdowę. Ptaka z tej pary później zjedliśmy. Para ta w czasie sezonu od czasu do czasu spełniała swoje zadanie, ale teraz musiał wyhodować swoje młode, gdyż już nie było więcej potrzeby, bym im przynosił jaja z innego gniazda. Tak więc dałem temu hodowcy wszystkie gołębie z pary, któremu przyrzekłem i z konieczności do tego dwa gołębie z tej innej pary. So gab ich Röper die Tauben, die ich ihm versprochen hatte, und dazu die zwei von dem Ammenpaar. Po jakimś czasie przyszedł on znowu do mnie i chciał jeszcze więcej, jak mówił, tych dobrych gołębi i to tych, jak się okazało, od tej innej pary gołębi. Tak, hodowcę czasem trudno zrozumieć. Niekiedy on sam nie wie dobrze, co ma w gołębniku i co mógłby mieć. Das Ende einer glanzvollen Karriere. Mit Zufriedenheit. Karel Szelens z zadowoleniem, ale także ze smutkiem i nostalgią patrzy wstecz na swoją karierę gołębiarską, która w regionie Antwerpii, a my odważymy się powiedzieć, że nawet w całej Flandrii i na całym świecie nie miała równych sobie. Znani wielcy ludzie w sporcie gołębiarskim, tacy jak Jeff Owen z Wittigen, Konrad Kahn-Brucken z Scherenhofen, Christianowie z Wimbech, Van Eventhofen z Hutte, Louis de Royce z Vandenberg, Boris Futz z Kessel, Mariette van de Bayer z Wortmebeck, Van Handen Glas z Alz, bracia Herbert z Eidhoven, Thomas Ruder i Wolfgang Ruber z Niemiec i wielu, wielu innych hodowców znalazło w gołębnikach Karla Szelensa solidną bazę, albo co najmniej ogromne wzmocnienie swojego własnego stada gołębi pocztowych. Za chytrym uśmiechem, zaciętą grą słów i pozorną niedbałością kryje się prawdziwy artysta. Człowiek, który zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w sporcie gołębiarskim cenił zawsze precyzyjną robotę.
W ciągu tych wszystkich lat zbudował on gołębi ród, który zdobył sobie na całym świecie doskonałą reputację i sławę, przede wszystkim przez swoją zdumiewającą, ogromną jakość dziedziczną. Rasa Shelens stała się rzeczywistością dzięki jego wielkim inwestycjom pieniężnym w gołębie i dzięki jego beztroskiej selekcji. To dzieło na pewno przeżyje artystę. Jak tylko ludzka pamięć daleko sięga, browar Slach, Milder, był znakiem firmowym miejscowości Ninow i dawał on pracę mieszkańcom tej miejscowości. Ten, kto odwiedza to wschodnio-flandryjskie miasteczko, wie z góry, co go tutaj czeka. Ninor jest jednym z najstarszych i najbardziej dumnych miast. Jesteśmy zadowolonym ludkiem tego miasteczka, a ja mieszkam tu z przyjemnością, mówi De Zutter. W domu Willema, De Zutter i jego syna dla gości zawsze stoi gotowa kawa. Gościnność jest tu przysłowiowa i miłośnicy gołębi pocztowych, którzy poszukują tutaj tak zwanego złota z Ninow, mogą zawsze liczyć na serdeczne przyjęcie. Willem De Zutter już od dzieciństwa był zafascynowany gołębiami pocztowymi. Swoją karierę w sporcie gołębiarskim rozpoczął w roku 68. Pani Zutter, pochodząca z Włoch, jest mistrzynią sztuki kulinarnej. Pomocnik François wzmacnia się trochę, spożywając smaczne śniadanie przed rozpoczęciem swej pracy. Ale takie wspomnienia z dawnych lat są tutaj troskliwie pielęgnowane, a pamiątki z przeszłości zajmują swoje honorowe miejsce. Tutaj widzimy fotografię ojca. Z dnia, gdy zdobył on tytuł mistrza prowincji, ojciec Wiktor udzielał tutaj Willemowi nieocenionej pomocy przez 15 lat. Zmarł on z początku roku 98. A tutaj widzimy córki Patrycję i Weronikę oraz synową Karolinę. Z prawej strony widzimy syna Christiana, w którego zakresie odpowiedzialności spoczywa cała księgowość i prowadzenie ksiąg rodowych kompleksu gołębnikowego De Zutter i syn. Mani, nazwana tak na cześć pierwszej wnuczki Willema, postarała się być kamieniem milowym w karierze tego kompleksu gołębnikowego. Wonder Danki, gołąb, który zdobył 32 razy pierwsze miejsce i który trzykrotnie został uznany gołębiem asem w Denvertal, a także De Sent, ptak, który nigdy nie zawiódł, a swoją karierę lotową uwieńczył 16. Nagrodą Narodową z Barcelony. Danki i De Sent, one utrzymały gołębnik De Zutterów w sławie i honorach w kraju, ale i daleko od jego granic. W ostatnich latach gołębnik De Zutterów zyskał ogromną przewagę nad innymi, był prawie że nie do pokonania. W roku 97 byli oni pierwszym ogólnym mistrzem prowincji i pierwszym ogólnym mistrzem centrum Kurigen. W roku 98 zostali ponownie ogólnym mistrzem centrum Kurigen i równocześnie pierwszym ogólnym mistrzem w belgijskim Verstan Touring. Nikt z hodowców do tej pory tego nie osiągnął. Długoletnie doświadczenie pokazało, że jedynie z zaciemnianymi młodymi gołębiami można coś osiągnąć w okresie późnego lata w lotach narodowych. Część młodych gołębi jest w okresie od lutego do lipca zaciemniona. Zaciemnienie ich gołębnika trwa od godziny 17:30 wieczorem do godziny 7 rano. Jak rano rolety zaciemniające gołębnik zostają podniesione, to cały gołębi ludek może się przeciągnąć i wyprostować swoje skrzydła w ptaszarni. W każdym razie odczekujemy pełną godzinę, zanim te młode gołębie zostaną wypuszczone na swobodę celem wykonania swoich rund treningowych. Dzięki temu ich przejście z ciemności do światła, z nocy do dnia następuje stopniowo. Dawniej wielu hodowców wypuszczało swoje gołębie rano, natychmiast po zakończeniu zaciemnienia, wprost na pole, co przynosiło wiele strat.
Zaciemnienie gołębnika ma nie tylko zalety, ale także wiele znaczących wad. Dłużej. Poza tym gołębie jednoroczne, które jako młode siedziały w zaciemnieniu, w następnym roku były o wiele wolniejsze na trasie lotu niż te, które nie były zaciemniane. Ich rytm biologiczny w pierwszych miesiącach, gdy one latały na wdowieństwo, nie był w pełni stabilny, to znaczy rytm ten nie był jeszcze odpowiedni. Stwierdzono również, że zaciemniane młode gołębie na początku sezonu nie stanowiły żadnej konkurencji dla gołębi niepoddawanych zaciemnieniu, gdyż te drugie były wcześniej dojrzałe płciowo i poprzez ich przebywanie w parach można je było łatwiej i lepiej motywować. Dlatego też przed 3 laty postanowiono jedną część młodych gołębi zaciemnić w gołębniku, a drugą część pozostawić do wyrastania w naturalnych warunkach, bez sztucznego zaciemnienia. W ten sposób można uzyskać korzyści z zalet obydwu systemów i brać udział w lotach młodych zwierząt od pierwszego do ostatniego lotu w sezonie, i to z dużym powodzeniem. Młode gołębie trenują bezproblemowo 2 razy w ciągu dnia przez 1 godzinę, rano od godziny 8 do godziny 9 i po południu od godziny 15 do 16. Skoro tylko okazuje się, że mają one chęć do parzenia się i gdy pierwsze pary się już wzajemnie znalazły, to wtedy rozpoczyna się trening z chorągwią. Również i te młode zwierzęta, które już siedzą na swoim gnieździe, zmuszane są, aby przez pełną godzinę przebywały w powietrzu. Chorągiew przy tym służy przede wszystkim temu, by te młode zwierzęta, które wysiadują już jaja i które mają tendencję do zniżania się w kierunku gołębnika, nie dawały tym samym złego przykładu gołębiom z całego stada do siadania na dachu zamiast latania. Dobry hodowca gołębi oczywiście pilnie obserwuje swoje gołębie w czasie treningu. Ja osobiście z przyjemnością i bardzo chętnie obserwuję, gdy moje gołębie przecinają powietrze w jednej pięknej linii. Trzeba jednakże potrafić je nie tylko obserwować, czy też na nie patrzeć, ale trzeba je także słuchać, wtedy gdy one z szumem przelatują obok albo nad nami. Gołębie, które dobrze ciągną w locie, są na pewno zdrowe i w dobrej formie, co potem procentuje w postaci ich osiągnięć, mówi Willem de Zutter. Zutterowie z Ninow grają zarówno na dystansie krótkim, jak i średnim, ale także na dystansie długim. Jeżeli ktoś chce mieć cokolwiek do powiedzenia we wszystkich tych dyscyplinach sportu gołębiego, to musi dysponować stosunkowo dużym stadem gołębi. Ale człowiek ma tylko 2 ręce, a doba ma tylko 24 godziny, w związku z czym także i tutaj w okresie największego nasilenia lotów w sezonie lotowym musiały zostać zatrudnione siły robocze z zewnątrz, tak aby znajdujące się tutaj 370 gołębi zaopatrzyć we wszystko, co dla nich niezbędne. Dlatego między innymi dąży się tutaj do tego, aby wyposażyć gołębniki tak, by nakład pracy fizycznej zmniejszyć w takim stopniu, jak to jest możliwe. Poza tym miłośnik gołębi pocztowych ma inne ważniejsze czynności do wykonania niż skrobanie gołębiego kału. Młode gołębie, które nie będą zaciemniane, siedzą na rusztach metalowych. Płyty przesuwne znajdujące się pod rusztami czyszczone są raz w tygodniu i trwa to tylko kilka minut. A François ostatni raz zachęca te młode gołębie statko, by trening trwał pełną godzinę. Te około 90 zaciemnianych gołębi siedzi tu na rusztach drewnianych. Klasyczne rynienki pokarmowe zostały tu zastąpione obszernym stołem pokarmowym. Dzięki temu podczas karmienia gołębie rozrzucają mniej pokarmu. W szputniku rozsypuje się pełną garść orzeszków ziemnych. Usunięcie chorągwi jest dla tej młodej gromady sygnałem, że powinna wskoczyć do szputnika. Czynią to jak zwariowane.
Dyscyplina w tym młodym stadzie jest przymusowa. Młode gołębie, które nie chcą być posłuszne, muszą nieodwołalnie zniknąć z gołębnika. Takie gołębie nie tylko stwarzają chaos i zamęt w planie zaopatrzenia gołębi, ale także jeżeli się takie gołębie hoduje, hodowca stacza się jednostajnie w coraz większą biedę i stwarza sobie coraz cięższe położenie. W handlu istnieje przecież sól kąpielowa, ale tutaj próbuje się tę sprawę załatwić tak prosto, jak to tylko możliwe. Wiadro wody z dodatkiem jednej łyżki stołowej soli kuchennej i odrobiny octu zwalcza wiele pasożytów tak samo dobrze jak inne środki. Wtorek jest dla wszystkich, to znaczy zarówno dla starych, jak i młodych gołębi, dniem kąpieli. Kąpiel gołębi bezpośrednio po ich powrocie z lotu nie ma żadnego sensu, gdyż wtedy z reguły nie mają one absolutnie chęci do kąpieli. Kąpiel gołębi na krótko przed sadzeniem ich do kosza podróżnego także nie jest godna polecenia, gdyż wtedy wypłukana zostaje większość pudru z upierzenia. Samo przez się zrozumiałym jest, że każdy hodowca gołębi pocztowych zawsze mile widzi, gdy jego młode gołębie z pełnym zadowoleniem skakują do kąpieli. Z reguły jest to zwiastun dobrych osiągnięć, które hodowca będzie wkrótce oglądać. Gołębnik zwierząt niepoddawanych zaciemnieniu jest właściwie swego rodzaju ptaszarnią, do której bez przeszkód mają dostęp zarówno słońce, jak i tlen. Od wczesnego ranka aż do godziny 19 wieczorem przesuwne drzwi pozostają otwarte. Nie trzeba tu podkreślać, że gołębie te nie mają żadnych szczególnych problemów ze schorzeniami dróg oddechowych, a jeżeli już, to bardzo rzadko. A tym młodym gołębiom, trzymanym w zaciemnieniu, które późnym latem powinny błyszczeć w lotach narodowych, przed wsadzeniem ich do kosza podróżnego daje się do gołębnika grochowiny i legendarne już pudła tekturowe. Motywacja. Tak brzmi hasło tych hodowców, którzy chcą mieć dobre osiągnięcia i duże sukcesy w sporcie gołębiarskim. Również drużyna wdowców trenuje dwa razy w ciągu dnia przez jedną godzinę. Przede wszystkim zimą i mokrą wczesną wiosną. Z niepokojem bierze się pod uwagę fakt, że temperatura powietrza w czasie porannego treningu może być dosyć niska. Odmiennie od ogólnie stosowanych metod, tutaj z reguły jako pierwsze wychodzą młode gołębie, a dopiero potem wdowcy. Nie jest to naturalnie takie proste, aby dotrzymać równoległe terminy ujęte w programie dziennym, gdy bierze się udział równocześnie w grze na dystansie krótkim, średnim i długim. Nie jest także godnym polecenia, by gołębie długodystansowe, które w czasie weekendu przyleciały do domu po ciężkim i trudnym locie, już w poniedziałek odbywały pełny trening wraz z pozostałą częścią drużyny podróżnej. Taka sytuacja wymaga trochę improwizacji. Polega to na tym, że gdy inne gołębie trenują już pół godziny, do lecącego stada dołączają gołębie długodystansowe, a dopiero po kilku dniach wchodzą w pełny rytm treningowy. Podczas gdy drużyna wdowców radośnie trenuje w gołębniku, jest jeszcze trochę do zrobienia. Należy oskrobać deseczki siedzeniowe, także szputnik musi zostać oczyszczony. Również dużo uwagi poświęca się poidełkom. Zaś dzięki temu, że poidełka nie są ustawione na podłodze, unika się przedostawania do wody pyłu i brudu. Ponadto walka o terytorium i miejsce dookoła poidła prowadzona przez niektóre gołębie może się przyczynić do zwiększenia ich motywacji. Tak jak były one przyzwyczajone jako młode gołębie, teraz także jako wdowcy otrzymują porcję orzeszków ziemnych. Potem następuje rozdział porcji pokarmu za pomocą łyżki stołowej. Po pół godzinie od podania pierwszej porcji pokarmu, Wilhelm robi jeszcze raz swą rundę pokarmową i niektórym gołębiom dodaje jeszcze taką ekstra porcję pokarmu.
Ponieważ lato już rzeczywiście przychodzi, ogrzewanie podłogowe gołębników można ostatecznie wyłączyć. Willem stara się także o odpowiednią motywację wdowców. Tak więc siedziska wdowców są regularnie przenoszone w inne miejsce, tak by wdowcy za każdym razem musieli walczyć o swoje miejsce do siedzenia. Także cele gniazdowe, które się zwolniły z lokatorów, są na zmianę otwierane i zamykane, a to również przyczynia się do wzmożenia rywalizacji między wdowcami. Każdy hodowca gołębi chętnie obserwuje orszak swoich wdowców w trakcie treningu. Obserwując zachowanie się gołębi w czasie lotu, hodowca może wyciągnąć szereg wniosków dla siebie. Gołębie po prostu mówią, jak się czują, zaś wdowcy, którzy w końcu tygodnia wypryskują ze stada i lecą jak strzały, zaskarbiają sobie pełne zaufanie hodowcy. W drodze do celi stoją potem dla nich nagrody pocieszenia w postaci dodatkowej porcyjki pokarmu, a raczej jakiegoś smakołyku. Wszystkie gołębniki wdowców są wyposażone w taśmy transportowe kału, co oczywiście oznacza tutaj dużą oszczędność pracy. Ostatnim punktem w planie opieki i zaopatrzenia gołębi jest właśnie usuwanie kału i resztek rozsypanego pokarmu. Tak więc po treningu wdowcy znajdują swoje cele w doskonałej czystości. Wrażliwość tego hodowcy gołębi na czystość jest rzeczywiście bezgraniczna. Taśmy transportowe każdego gołębnika zbiegają się tutaj razem i kał spada do leja zbiorczego, a z niego do tego oto worka na nieczystości. Worek ten można bez większego trudu i w krótkim czasie wymienić na nowy. W międzyczasie nadeszła już pora zakończenia treningu i jest już najwyższy czas, aby zwołać wdowców do ośrodka gołębnika. Pani Zutter i Willem także od wdowców wymagają pełnej dyscypliny. Już nieduże opóźnienie lub inne błędy mogą zburzyć cały program zaopatrzenia gołębi. Gołębie znajdujące się już w gołębniku będą wówczas niepokojone przez gołębich maruderów, którzy przyszli z treningu za późno. Ptaki przywłaszczają sobie swoje cele gniazdowe i tam też znajdują pełną garść orzeszków ziemnych, które zawzięcie jedzą, a ponadto taka porcja orzeszków jest idealnym czynnikiem motywacyjnym, aby do swojej celi jak najszybciej wskoczyć. Także i dzisiaj zadanie to zostało rozwiązane ku pełnemu zadowoleniu państwa Zutter. Jest więc jasne jak słońce, że dobrze wyważona opieka nad gołębnikiem i rozważne zaopatrzenie gołębi jest podstawą wszelkich sukcesów w sporcie gołębiarskim. Również i Bin, angielski pies myśliwski, widzi, że jest dobrze, a teraz, gdy jego pan ma wreszcie krótką chwilę spokoju i delektuje się szklaneczką piwa, także jemu należy się łyk tego napoju. Na pewno już Państwo zauważyli, że gołębniki wdowców wyposażone są w hermetyczne szputniki. Dzięki temu okna gołębnika mogły zostać zdemontowane i gołębnik jest teraz większy, bardziej przestronny, a więc dochodzi teraz więcej tlenu i słońca, które już od wczesnego ranka ma tam swobodny dostęp. Widoczne tutaj elektroniczne oko ma w przyszłości zadbać o to, by żaden gołąb po odbytym locie długodystansowym nie wślizgnął się do gołębnika niepostrzeżenie, zaś ta listwa zapobiega rozrzuceniu pokarmu w czasie, gdy karmienie odbywa się w szputniku. Gołębniki gołębi długodystansowych zostaną o 19 wieczorem zaciemnione, tak by dzień trochę skrócić. W ten sposób próbuje się opóźnić pierzenie się lotek zaciemnianych gołębi, by potem mogły bez problemu pójść do kosza podróżnego na lot z Perpignan. Znawcy tematu twierdzą, że gołębica załatwia 50% gry na wdowieństwo. Jest to także powód, dlaczego samiczki wdowców otoczone są tutaj tak dobrą opieką i są tutaj rzeczywiście optymalnie zaopatrywane.
Zaopatrzenie samiczek wdowców, których partnerzy będą stawiani do koszalotów na dużym, średnim lub długim dystansie, następuje w dwóch fazach. Oto jest oddział, w którym umieszczone są razem wszystkie samiczki wdowców z jednego gołębnika. Na czystość i na właściwe punktualne zaopatrzenie zwraca się tutaj taką samą staranną uwagę jak przy ptakach. Nadzwyczaj ważnym jest fakt, że wszelkie terapie medyczne, które przeprowadza się w gołębniku wdowców, są także dokonywane w gołębniku ich samiczek. Bezsensownym byłoby jakieś przedsięwzięcie w postaci optymalnej terapii medycznej wykonanej u ptaków, a zaniechanej u samiczek lub dokonanej u nich losowo bądź wybiórczo. Gdyby tę sprawę potraktowano w ten sposób, to wówczas, gdy oboje partnerzy po locie albo kiedykolwiek indziej znaleźliby się razem, to ptaki zostałyby niewątpliwie natychmiast ponownie zainfekowane. Również i tutaj dąży się do utrzymania higieny możliwie na najwyższym poziomie przy równoczesnym, najmniejszym możliwym nakładzie pracy. Gołębice siedzą na drucie, zaś kał spada na wysuwaną płytę. Płytę zabrudzoną kałem można prawie że błyskawicznie wysunąć na zewnątrz i również szybko oczyścić. Gdy już wszystko błyszczy się czystością, zasłony w pomieszczeniu samiczek zostają ponownie zamknięte. Jeżeli wszystko przebiega w porządku, to samiczki siedzą w ciągu całego tygodnia przed wstawieniem do kosza podróżnego w tych pojedynczych przedziałach. Ma to dwie zalety, a mianowicie pierwsza. Gołębica siedzi samotnie, osłonięta i jej chęć do parzenia się jest silnie pobudzona. Druga. Przy wkładaniu do kosza hodowca jest zmuszony do tego, by każdą gołębicę wziąć do ręki. W ten sposób może stwierdzić, czy czasem któraś gołębica nie musi znieść jaja. Takiej partnerki wdowiec nie może w żadnym wypadku widzieć, to znaczy nie można mu tego udostępnić. Gołębnik hodowlany jest bijącym sercem każdej gołębiej kolonii. Także i u panów Zuter i syn nie jest inaczej. Znajdują tu miejsce około 32 pary hodowlane. Wydaje się to pozornie dużo, ale na pewno nie jest to za dużo, jeżeli podróżuje się tutaj z 80 czy 90 wdowcami. Nie możemy zapomnieć, że gra się tu na wszystkie odległości. Wdowcy podzieleni są na 11 gołębników, a każdy z nich posiada 12 cel gniazdowych. Jednakże nie wszystkie te cele są zajęte. Z dwóch celi będzie tu grane z orlią, z jednej na durną, a w dwóch dalszych siedzą gołębie jednoroczne, przeznaczone na duże dystanse średnie, zaś w dwóch następnych siedzą przyszli lotnicy na trasach długodystansowych. Na trasy długodystansowe istnieją cztery drużyny. Rozważnie zaprojektowany i zbudowany gołębnik hodowlany jest absolutną koniecznością, jeżeli się chce z jakimkolwiek powodzeniem zrealizować tak olbrzymi program lotów. Oczywistą rzeczą jest, że Zuterowie stosują także hodowlę zimową. Jeżeli się chce postawić na nogi drużynę młodych zwierząt zdolną do konkurowania z najlepszymi, to trzeba sporządzić odpowiedni plan i poczynić stosowne przygotowania. Tutejszy gołębnik hodowlany posiada wiele powierzchni oszklonych. Światło i słońce mają tu swobodny dostęp, co jest dużą zaletą, jeżeli się chce uzyskać z hodowli zimowej nowe pokolenie kraków. W ramach przygotowań do hodowli zimowej od połowy października dnie zostają sztucznie przedłużone.
końcu listopada, gdy następuje parzenie się gołębi, o godzinie 18 zostaje włączone światło, zaś w nocy do godziny 1 światło to powoli wyłącza się. Robi to automatyczny przełącznik zmierzchowy, który o godzinie 6 rano włącza znowu pełne światło. Sztuczne przedłużenie dni zimowych przenosi życie gołębi w rytm letni. Dzięki temu osiąga się bezproblemowe i szybkie zniesienie jaj, a w konsekwencji dobre wzrastanie młodych gołębi. Zwierzęta hodowlane, które mają w misce gniazdowej swoje leżące tam młode, otrzymują do swej celi gniazdowej dodatkowy pokarm. Dzięki temu, że jedzą one w swych celach gniazdowych, latają mniej to tu, to tam, a więc w gołębniku jest dużo więcej spokoju. Ponadto już wtedy młode widzą, jak ich rodzice dziobią pokarm i próbują robić to samo, co potem przy odstawianiu tych młodych z gniazda jest na pewno zaletą. Podaje się im codziennie gryt, a ponadto koncentrat białka, który podawany jest tu bardzo szczodrze i widać wyraźnie, że smakuje gołębiom wspaniale. Willem de Zutter jest hodowcą, który nadąża za czasami, w których żyje. Nowe wynalazki i w ogóle wszelkie nowości pojawiające się w sporcie gołębiarskim znajdują u niego natychmiast zastosowanie. Jak na przykład widziany teraz na ekranie mały automatyczny silos pokarmowy, który jest po prostu idealny do zastosowania w ptaszarni, jak i w gołębniku hodowlanym. Ten silos, pojemnik, mieści prawie 20 kg pokarmu. Za pomocą przełącznika czasowego hodowca może ustalać, jak często w ciągu roku nastąpi podawanie gołębiom pokarmu i jak duża ma być porcja pokarmu. Gdy w misce gniazdowej leżą młodziki, to wtedy 5 razy w ciągu dnia podawana im jest stosunkowo duża porcja pokarmu. Natomiast gdy gołębie hodowlane znowu wysiadują jaja, to wtedy jedynie 2 razy dziennie podawany jest im pokarm, ale w mniejszych porcjach. W celach gniazdowych na pierwszej kondygnacji gołębie wysiadują jaja, a w ten sposób miska gniazdowa stoi mocno na podłodze celi. Poza tym, aczkolwiek na parterze siedzą większe młode, to u góry gołębica z całym spokojem może rozpocząć wysiadywać wstępnie gniazdo z jajami. Ein bisschen mehr. W czasie weekendów lotowych po powrocie gołębi do domu natychmiast robi się wszystko, co możliwe, aby zadbać o regenerację sił wyczerpanych lotem gołębi. Mieszanka pokarmowa zostaje wzbogacona znaczną porcją orzeszków ziemnych. Ziarna zwilżane są preparatem celoxigen. Kilka łyżek minerałów i witamin w postaci preparatu Vitaminerale zwiększają wartość odżywczą pokarmu. Ein deutscher Freund empfahl, auch das Beiprodukt Dynamik in den Versorgungsplan aufzunehmen. Zawierającym witaminy, aminokwasy, mikroelementy i minerały. Jest to idealny środek do zbudowania dobrej kondycji u tych zawodników. Na koniec na to wszystko rozsypuje się parę łyżek stołowych drożdży piwnych i już można stół zastawić. Poprawa zdrowia i wypoczynek jest nadzwyczaj ważny dla gołębi, które dopiero co przeżyły ogromny wysiłek i które muszą jeszcze wykonać bardzo ciężki program lotów. O zdrowiu drużyny podróżnej myśli się tutaj z wielką uwagą przez cały rok.
Do wody pitnej przeznaczonej dla gołębi powracających z lotu dodaje się środek do dezynfekcji uzupełniony przez preparat ornitozale. Dzięki temu zapobiega się rozszerzeniu różnych infekcji, których gołębie mogły się nabawić w czasie przebywania w koszu podróżnym. Jeder Witwer bekommt seinen Cocktail in der eigenen Nistzelle serviert. Aber auch die Witwerweibchen werden nicht vergessen. A po tych pełnych sukcesów w latach 97 i 98 mamy do Willema jeszcze jedno pytanie wyjaśniające. Willem, a jak wygląda u Was dalsza opieka medyczna? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że moim zdaniem rozwój sportu gołębiarskiego postępuje stale naprzód i że praktycznie każdy hodowca z prawdziwego zdarzenia musi współuczestniczyć w tym rozwoju. Jeśli chodzi o opiekę medyczną nad gołębiami, to myślę, że co 14 dni, a co najmniej co 3 tygodnie należy zasięgnąć porady wyspecjalizowanego weterynarza w tym zakresie. I my tak robimy. A rady tej należy zasięgać u kogoś takiego, kto nie robi nic innego, jak tylko i wyłącznie zajmuje się opieką medyczną nad gołębiami pocztowymi. Muszę tu szczerze powiedzieć, że myśmy na przykład jeszcze nigdy nie zaniedbali, by co 4 do 5 tygodni zrobić przez 4 do 5 dni kurację przeciw trichomonodom. Jestem zdania, że jest to alfą i omegą opieki medycznej i że jest skuteczne przeciw większości plag gnębiących gołębie. Drugim ważnym punktem w zakresie opieki medycznej, szczególnie istotnym wtedy, gdy gołębie leciały parę godzin, czasem nocą, w zimie i deszczu, jest to, aby nawet bez pytania się weterynarza zaaplikować gołębią coś przeciw skorzeniom górnych dróg oddechowych. Ja osobiście czasem przystępuję do działania natychmiast i posuwam się nawet do tego, aby im ewentualnie dać zastrzyk z preparatem Sicospectin lub CX60. Są to według mnie najważniejsze punkty związane z opieką medyczną nad gołębiami. W każdym razie hodowca musi dbać o te sprawy bardzo starannie, musi radzić się weterynarza i nie powinien sam na ten temat opowiadać ludziom bajek, ani sam takich bajek słuchać. W dzisiejszych czasach, jeśli się chce odnosić sukcesy, to gołąb musi być na co dzień zdrowy od dołu do góry. Aczkolwiek w tym czasie, gdy robimy ten film, gołębie hodowlane z utera są w trakcie pierzenia się, nie chcielibyśmy obrazu tych czołowych młodych gołębi ukrywać i zatrzymać go tylko dla siebie. Oto one. Descent. Descent jest jednym z weteranów gołębnika de Zutter i syn i wycisnął na tej gołębiej kolonii w Ninow takie piętno jak żaden inny gołąb. Pochodzi on z ptaka od Dicka Vosmana, zaś jego matką jest gołębica od Gilles Reicharta. Ptak ten urodził się w roku 1984, ale jeszcze do dziś zapładnia co roku parę jaj. Jest to także przyczyną tego, dlaczego kawałek jego ogona został obcięty. Swoje nagrody zdobywał on dosyć regularnie na średnim dystansie, jednak nigdy, prawdę mówiąc, nie przeleciał tak na bardzo dobrze. Jego brat z gniazda, Zipper, przylatywał zawsze przed nim. Charakterystyczną jego cechą było jednakże to, że plasował on się w stawce zawodników zawsze tym lepiej, im cięższy i trudniejszy był lot. Ponieważ on się bardzo wolno pierzył, wszedł on do lotu z Perpignan, w którym przyleciał do domu z 4. miejscem w regionie. Od tego momentu zdobywał on w każdym locie długodystansowym, w którym brał udział, zawsze jakąś nagrodę. Swoją bardzo dobrą karierę lotową zakończył mając 9 lat, zdobyciem 16 miejsca National, czyli narodowego, i 52 miejsca International, czyli międzynarodowego w locie z Barcelony. Przed chwilą widzieliśmy na ekranie drzewo genealogiczne tego wspaniałego ptaka. De Solo. De Solo jest bezpośrednim synem figury galowej gołębnika de Zutter i syn, czyli Descenta sparzonego z gołębicą Shone Bierneke, czyli piękną Bierneke. Jeszcze krótkie wspomnienie. Descent był pierwszym gołębiem asem na długim dystansie z Denvental, gdzie leciał przeciw 4000 gołębi. Zdobył on m.in. 17 miejsce narodowe w locie z Navon, lecąc przeciw 4656 gołębiom i zakończył swoją świetną karierę, jak to już powiedzieliśmy, 16 miejscem narodowym i 52 miejscem międzynarodowym w locie z Barcelony. Descent ponadto był ojcem rodowym tego siwego gołębia od de Suttera.
Wśród jego przodków znajdujemy także takie imiona jak Witeszar i Witeberg, które były dwoma gołębiami rodowymi od Alla van de Hocka. Solo. Widzimy na ekranie jego drzewo genealogiczne. Solo jest młodym ptakiem siwkiem, który prawie w pełni odziedziczył cechy ojca, dzięki czemu jest jedną z podpór gołębnika hodowlanego panów de Zutter i syn. Cezar. Cezar jest bratem Solo, a więc jest także bezpośrednim synem pary Saint-Chonet-Biernecke. Jest to przepiękny siwy ptak, który jest wykapanym odbiciem swego ojca, czyli Senta, i którego drzewo genealogiczne zawarte jest w księdze rodowej, w której można również przeczytać dwa światowej sławy nazwiska – Gilles Reichardt i Arik van de Buch. Ze strony matki, jak to wynika z drzewa genealogicznego gołębicy Chonet-Biernecke, znajdziemy tu co najlepsze w gołębniku Gilles Reichardta, a więc takie imiona jak Elisham, Exter i Fugi. Cezar zasłużył się również swoimi śladami w gołębniku hodowlanym de Zuttera. Dedokus. Jego drzewo genealogiczne widzimy na ekranie. Dedokus może się wykazać wspaniałym pochodzeniem rodowym. Jego ojcem jest Wonder Danki, po polsku cudowny Danki, który w czasie swojej wspaniałej kariery zdobył co najmniej 32 pierwsze miejsca. Był on 3 razy pierwszym gołębiem asem na średnim dystansie w lotach z Denvertal. Pewnego razu na podstawie zawartego zakładu został on wysłany na lot z Limoges i zdobył tam bardzo dobre 36 miejsce narodowe, lecąc przeciw 6814 gołębiom. W konkurencji gołębi dwuletnich i 44 miejsce narodowe przeciw 7640 starym gołębiom. Matką Dokusa jest gołębica Anemeke, która jest bezpośrednią córką Senta. Dedokus, ptak, o którym można mówić tylko w superlatywach, jest w gołębniku hodowlanym de Zutterów prawdziwym samolotkiem złota. Dedokus, ptak, o którym można mówić tylko w superlatywach, jest w gołębniku hodowlanym de Zutterów prawdziwym samolotkiem złota. Gołąb Maldarf, którego drzewo genealogiczne widzimy również na ekranie, jest bezpośrednim synem Menu, gołębicy, która w roku 96 tym w locie narodowym z Ajuntą zdobyła pierwsze miejsce, lecąc przeciwko nie mniej niż 15880 gołębiom. Została ona zakupiona na aukcji w Santaus jako oryginalna gołębica rodowa. Po stronie ojca w jego drzewie genealogicznym znajdziemy gołębia Velo oraz Junge z Warter, czyli dwa bazowe gołębie braci Dieprans z Weigen. Jest w nim także odrobina krwi gołębi rasy Jansen od braci Jansen z Arendong. Linia rodowa jego matki ma swoje korzenie w starych gatunkach gołębi de Zuttera i syna. A teraz prosimy popatrzeć na listy najważniejszych nagród wspaniałych hodowców gołębi pocztowych, czyli panów de Zutter i syn. Adres panów de Zutter i syn możemy teraz odczytać z ekranu.